W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Łomży biorą udział w działaniach europejskich, działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Obchodzimy w dniu dzisiejszym Europejski Dzień Bez Wypadków Śmiertelnych na Drodze. Działania pod nazwą Edward. Działania te skierowane są do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nasze działania będą prowadzone w formie informacyjno-prewencyjnej. Chcemy uświadomić kierowcom i innym uczestnikom ruchu drogowego, że to bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy bezpośrednio od nich. Będziemy chcieli przekazać jak najwięcej informacji wszystkim uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, które spotykamy na drogach i o przyczynach tychże zagrożeń leżących właśnie po stronie uczestników ruchu drogowego. Uczestników nie tylko kierujących, ale również pieszych, rowerzystów, jeźdźców i innych uczestników ruchu drogowego. Spotykamy się w tym miejscu z uwagi na grupę młodych osób, czyli osób, które uczęszczają do pobliskiej szkoły. Jest to młodzież, która w większej części rozpoczęła karierę kierowcy, ale część z tych ludzi dopiero będzie kierowcami. W związku z powyższym ta grupa docelowa jest na pewno najlepszą grupą, żeby uświadomić już od samego początku, że to bezpieczeństwo leży po stronie właśnie uczestników ruchu drogowego w znacznej mierze. Jeśli chodzi o wypadki śmiertelne, to praktycznie codziennie ginie 70 osób, około 70 osób na polskich drogach. Jest to bardzo dużo. Główną przyczyną wypadków drogowych jest niestety przekraczanie dozwolonej prędkości, może też niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu. Na terenie powiatu łomżyńskiego w bieżącym roku zginęło 7 osób w 6 wypadkach drogowych. Tutaj niedaleko też mieliśmy wypadek drogowy z udziałem motocyklisty, który niestety na skutek tego zdarzenia poniósł śmierć na miejscu. I też jedną z przyczyn tego zdarzenia była też prędkość, tak, tego motocyklisty, ale też i zachowanie drugiej strony. Droga krajowa nr 61, która przebiega przez powiat łomżyński, jest głównym szlakiem komunikacyjnym dla osób poruszających się na Mazury, ale również w kierunku granicy polsko-litewskiej. Tak więc mamy tutaj bardzo duży ruch pojazdów, którymi poruszają się osoby zmierzające na przykład na wypoczynek na tereny mazurskie, ale również mamy tutaj bardzo duży tranzyt pojazdów ciężarowych, których kierowcy zmierzają do granicy polsko-litewskiej w szczególności. Jeżeli ujawnimy wykroczenie w ruchu drogowym, to dajemy kierowcy alternatywę. Albo mandat karny, albo pewne czynności tutaj związane bezpośrednio z bezpieczeństwem, z eliminowaniem skutków tych zdarzeń, czyli na przykład krótki kurs udzielania pierwszej pomocy. Efekt jest piorunujący, bardzo silne uderzenie, prędkość tylko 50 km na godzinę. Pasy ratują na pewno życie. Bez względu na opinię, że ktoś z pasów wyleciał przez okno i przeżył, to jest przypadek taki, że też i z 1000 metrów można skoczyć bez spadochronu i też przeżyć. Pasy, absolutnie pasy. Dzisiejsza akcja bardzo pomocna, bardzo potrzebna, myślę, że też i dobrze uświadamiająca. Zachęcam, jeżeli jest tylko możliwość do skorzystania z tego urządzenia. Jesteśmy przed Łomżą, jeżeli ktoś byłby ciekawy, jak to wygląda, można przyjechać. Policja jest bardzo nam życzliwa. Dziękuję uprzejmie.